Więc mówię wam, jak coś mi się złego stanie, to zawsze mam szczęście w tym. Tak, tak człowiek, wiecie, ja kiedyś na przykład złamałem kręgosłup i dzięki Bogu albo dzięki chuj wi komu nadal chodzę. Siema Miśki, tutaj Maverick. Dzisiaj pogramy sobie po raz kolejny w War Thunder. Tym razem właśnie nie wiem, kim zagramy. Jeszcze się nie zdecydowałem. Chciałem sobie zagrać Amerykanami, ale myślę sobie, kurde, no w sumie nie chcę, żeby ta gra była taka badziewna. Staram się nie przyklinać. Jeżeli coś powiem nietaktownego, to sorry, ale wypiłem sobie w sumie dwa piwka cydr, jednego Desperadosa i teraz walę drugiego, więc no nie wiem, ile to jest, ale ileś to tam jest. Przez jakiś okres czasu, więc nie jest źle. Planowałem sobie zagrać Amerykanami i myślę sobie, zagram Niemcami, ale Niemcy są niby dobrzy, ale ostatnim razem grałem Niemcami. No i myślę sobie, zagram Ruskimi. No i ostatnio grałem Ruskimi, ale wiecie co? I jest lipa, jeżeli chodzi o tę nację, to u nich dobrze jest tylko przy T-34 i tak dalej. Przy czym T-34-85 już nie jest tak dobrze, mimo iż poprzednim razem przebił mnie Tigera. Są spoko te czołgi, ale nie są zbyt dobre, jeżeli chodzi o przetrwalność? Nie wiem, jak to się mówi. Wiecie, żeby mieli długą żywotność, nie? Ale wiecie co, zagramy faktycznie tym czołgiem. Mam jeszcze 20 godzin na tym plus 10, więc weźmiemy sobie 20 godzin. Bienia nie ma. Nie wiem, gdzie jest. Znaczy, ja teoretycznie wiem, gdzie on jest, ale nie wiem. No nie chcę mu się grać ze mną, więc nie będę się pchał tam do niego, jeżeli nie chce grać. Widziałem, że Bieniu gra sporo w armę trójkę. No ale jak nie chce ze mną gadać, to nie wiem, co mu się stało. Może jest wkurwiony, może coś powiedziałem nie tak na filmiku, że się wkurwił na mnie. Chociaż nie powiedziałem nic takiego. Ale nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, weźmiemy Ruskimi, zagramy sobie Arcade Battles, jak zawsze. Mam nadzieję, że filmiki do tej pory wam się podobały. Dzięki wielkie za łapki w poprzednim odcinku. 13 łapek w górę. O yeah! 13 łapek. Szkoda, że nie było żadnej łapy w dół. Przynajmniej bym wiedział, że oglądam jakiś ciul, który nie za bardzo przepada za moimi filmami. W sumie nie mam was tutaj za dużo, ale i tak bardzo się cieszę, że oglądacie moje filmy, bo wiecie co? Mimo iż ja nie mam dużo subskrybentów, nie mam dużo oglądających mnie, ale i tak bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Zobaczmy, co weźmiemy. Jesa, który ma 5-7. Myślę, że weźmiemy Jesa. Weźmiemy tylko te przebijające oraz te Armor Piercing Composite, który nie za bardzo robi damage w środku, ale cóż. Zobaczymy, jak nam pójdzie w ogóle ten gameplay. Szczerze mówiąc, jak pijecie, to nie jeździcie czymkolwiek. Co prawda w zwykłym życiu. O, już mnie jakiś gościu pcha. Z tego co widzę, to będzie nie za fajnie, ponieważ gościu, który mnie pcha, ESA dwójkę ma, ja mam ESA jedynkę. Zaraz zobaczymy, 5-7, 6-7, okej. Okay. Będzie T29 oraz M26A1, trudno przebić mi, ale postaram się trzymać blisko moich gości, zobaczymy. Gościu, jesteś wkurwiający z tyłu, tam jakiś przyjebany typu, nie? Nie wiem, dlaczego za mną jedzie. Przeważnie, wiecie co, teraz zacząłem grać w Overwatcha, jestem strasznie zdenerwowany, bo mój skill nie jest zbyt dobry, jeżeli chodzi o Overwatch. Dawno nie grałem, wcześniej byłem zajebisty tym Hanzo, czyli tym łucznikiem. W tej chwili nie jestem zbyt dobry, nie wiem dlaczego. No wiecie, jak się nie gra, to po prostu skill spada, naprawdę. Wiem, jak to jest, ponieważ jak na przykład grałem w Battlefield 4, to wiecie, na początku byłem chujowy strasznie, znaczy zły. Później byłem zajebisty, że po prostu miałem tam gdzieś 80 kili i 4-5 detów max. No ale zobaczymy. Dobra, widzę tutaj jakąś KW1. KW1 do... Oh, fuck off! No i oczywiście na początek Dicker mi wypierdolił z przodu. Nie zauważyłem typa, ponieważ patrzyłem się na lewo, a on mi prosto wywalił w ten i wybuchłem. No tak. Dicker. Cóż. Dicker to jest właśnie taki czołg, który jest strasznie, strasznie dziwny. Dlaczego dziwny? Ponieważ no przebija dosyć sporo. Nawet ESy dwójki przebija. Wiem, bo grałem sam przeciwko ESom dwójką.
normalnie przebijałem typów. No wiadomo, że nie jak tam strzeliłem gdzieś w jakieś mega, mega twarde rzeczy. Ale ogólnie naprawdę, naprawdę przebijałem. Dobra, weźmy tego. Ale zmaściłem tak naprawdę. Szkoda w ogóle wrzucać takich odcinków. Zobaczymy jak to będzie. Tutaj widzę, chyba Arta jest tutaj na prawo. Tak, Arta jest tutaj. Mam nadzieję, że nie, mnie nie dopadnie. Ktoś rzucił na ślepo Artę. Kurwa, co jest grane? Zarąbałem tego typa, który nie wiem dlaczego wziął PT-76, ponieważ to gówno jest do... What the hell? Okej. To gówno jest do pływania, więc nie wiem, to był light tank czy coś takiego? Tak mi się wydaje, rosyjski light tank. Chyba takim... znaczy, wiecie co, to nawet nie jest czołg, to jest amfibia chyba. Tego co pamiętam, ale działo ma, tak? Dobra, zobaczymy co tu się dzieje. A mamy przejęte, C mamy przejęte, B mamy do przejęcia. Po lewej stronie jakiś gościu będzie... Aha, tutaj, okej. Okej, nie wiem dlaczego on tak stał jak pojebany, ale zabiłem go na hita. W sumie jak ktoś stoi bokiem do mnie, no to... Nie ma co się dziwić, że go zabiję na hita, nie? Ale dobra. T-34-85, ja jadę... Czym ja jadę? KW-85, okej. To będzie niebezpiecznie, ale dobra. Gość przyjechał. Mam nadzieję, że go tutaj gdzieś znajdę. O, on jest za tutaj, za rogiem zaraz. No cóż, Tiger jest przede mną. Mam nadzieję, że Tiger... Wow, Tiger dwójka. To jest mega wykoksany gościu. Czemu on się cofa? Nie jestem pewien. I czemu wypierdolił we mnie? Gościu, Tiger, jeźdź do przodu, a nie do tyłu. To nie jest, kurde, odwrót. No i bomby. Nie masz bomby. Ale spoko, nie? Kolejny KW-85. Nie, co to było? T-34-85 z prawej strony zabiłem, ale z lewej strony kolejny T-34-85 mnie zabił. Powiem wam, to jest coś dziwnego. Dali jakieś takie dziwne mega kurde dźwięki, że jak przebija się to... To wiecie, to jakoś tak dziwnie słychać. To jest strasznie idiotyczne, nie wiem dlaczego tak dali. Aha, backup mam. Okej, ja nie chcę backupu. Nie wiem dlaczego nie chcę backupu, ale po prostu nie chcę. I tak, mamy trzy wybory. T-34-85, Su-152, który mega długo strzela. I KW-2, który jeszcze dłużej strzela, czyli znaczy w sensie przeładowywuje. No może nie strzela, tylko przeładowywuje, ale weźmiemy T-34-85. Jakieś tam pociski, nie wiem po co mi te pociski, skoro i tak te pociski nie przydadzą mi się, bo nie ma nic miękkiego. Ej, fuck off. Nie ma nic miękkiego tutaj tak naprawdę. Zobaczymy. Ważne, żeby grać w tą grę i nie przejmować się... O, dziwne, trochę zmienili tą mapę, powiem wam. Nie przejmować się tym, czy przegrywacie, czy wygrywacie, bo jak się przejmujecie, to wiecie, no, nerwy was biorą i ogólnie szkoda gadać, to nie ma co się przejmować, to jest tylko gra. Co prawda to jest czas, który wy poświęcicie na tą grę, ale cóż. Ja ogólnie nie jestem człowiekiem, który ma dużo szczęścia w życiu, ale na szczęście mam szczęście w nieszczęściu. Więc mówię wam, jak coś mi się złego stanie, to zawsze mam szczęście w tym. Tak człowiek, wiecie, a kiedyś na przykład złamałem kręgosłup i dzięki Bogu albo dzięki chuj wi komu nadal chodzę, ponieważ nie przerwało mi rdzenia kręgowego. To jest chyba jakiś typu, którego zabiłem na hita. To wyglądało jak Su-85. ISU-122, jeszcze lepiej. Okej. Więc nie przerwało mi rdzenia kręgowego, na tyle się cieszę. Ale wiecie, ale teraz mam problemy z kręgosłupem, no i nie jest zbyt dobrze. Dobrze, pomogę gościowi, bo widzę, gość jest moim sprzymierzeńcem. Dobra, wyjebałem typowi T-34-85. I myślę, że teraz go zabiję. Dawaj, chłopie. Tak, enemy kill assist, czyli ktoś wcześniej bardziej mu przypierdolił. O, bombki. Nie, chłopie! Rusz dupę! Nie, no kurde. Tutaj jest niby bomba po prawej, ale ona poleciała pod ziemię, ale ona jest tak naprawdę po prawej. A, i dostaliśmy w silnik, nie wiem dlaczego, ale dostaliśmy w silnik. To nie powinno być czegoś takiego. Ale dobra, widzę... Widzę, że gościu się naprawia. Pomogę mu się naprawić. Nie wiem, czy dostaję w ogóle za to expa, ale mu się pomogę naprawić. No,
Wiecie, jest, on de facto jest mocniejszy ode mnie. Ma Tigera dwójkę. Coś tam napisał do mnie po rusku, chuj mu w dupę. Ale dobra, pomogłem ciołkowi. Dobra, widzę te AUS-G, ok? Podpaliłem typa, nie może raczej strzelać. Pali się nadal. Ok. Jednym słowem, gościu go zabił i w jesie... Uła! Really? What the fuck? Kto mnie zabił? No patrzcie, widzicie? Gościu pod takim kątem nieprawdopodobnie mnie zabił, że to jest... No szkoda słów, no. Ogólnie jeszcze dodatkowo zginął. No i cóż. Nie była to zbyt dobra gra. Ale była to gra, ale była. Powiem wam, że całkiem dobrze nam poszło, nie? Zabiłem czterech, dwie asysty. Za bardzo szarżowałem tak naprawdę. Co ten gość nasz robi? Ja nie wiem, co on w ogóle robi. Tak, czowak, mam nadzieję, że... Wiecie co? Może nagram drugi odcinek taki... Nie wiem, tymi samymi gośćmi. Bo wiecie, Rusy nie są tacy łatwi tak naprawdę. Ja wiem, że wy oglądacie tylko 4 minuty z tego, z odcinka to, tak naprawdę, de facto. Ponieważ sprawdzam te statystyki czasami. No tak naprawdę nie zależy mi na tym, czy wy oglądacie 10 minut, 4 minuty. Nie zależy mi też na tym, czy w ogóle wchodzicie tak naprawdę, bo ja nie mam żadnej kasy z tego. Więc... No miło jest zobaczyć, że ktoś tam wejdzie, ale no, ja nie zarabiam na tym w ogóle, nie? Więc ja mam tylko taką satysfakcję dla siebie, czy ktoś tam wejdzie, czy nie. Więc czasami miło jest zobaczyć, o, filmik miał ponad 100 wyświetleń, przy czym przy 1080 coś tam subskrybentach, to fajnie by było mieć chociaż te kurwa 500 wyświetleń. No ale dobra. Dobra, nic, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? Dobra, weźmiemy tego ISA 1 po raz kolejny. I zobaczymy, czy mi się uda tym razem. O dziwo, mam 300 FPS-ów, bo w tym roku, nie wiem czy widzicie, pewnie nie, 300 FPS-ów mi pokazuje, ale dobra, teraz mi pokazuje 120 FPS-ów. Nadal gra, mimo tego, że zrobili upgrade'y i to jakieś takie badziewne upgrade'y, że podrzucali jakieś nowe czołgi, podrzucali jakieś nowe samoloty, to nie upgrade'owali za bardzo grafiki, jeżeli chodzi o, nie wiem, rendering albo coś takiego. W tej chwili mam 131 FPS-ów. Lewy dolny róg mi tak mówi, czyli tutaj, tak jak widzicie. 111, ale czasami mam takie dziwne przerwanie FPS-ów i to nie jest moja wina tak naprawdę, ponieważ kolega, który ze mną grał, miał w tym samym czasie spadki FPS-ów, więc to nie jest moja wina, to nie jest wina mojego komputera. To jest wina po prostu serwerów gry. I ja nie jestem w stanie nic poprawić z tym. No ale dobra, zobaczymy dalej. Będę musiał troszkę dłuższy odcinek przerobić, ale nic się nie dzieje. Najwyżej obecne rzeczy, które są nudne. To musiałbym w sumie cały odcinek obciąć, nie? W tej chwili, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj, widzimy, o, jak panterę. Wyjebałem mu, ale nie mogłem go przebić. Zaraz zobaczymy, czy będę w stanie go przebić tymi pociskami takimi przebijającymi. Najgorsze jest to, że po lewej stronie mam pancerz 4G, który jest mega zajebisty, jeżeli chodzi o przebijanie. Ale dobra, zaraz zobaczymy, czy tego, jak Tigera znajdziemy tutaj. Dziwne, ponieważ zawsze, jak ja gram jak Tigerem... Zaraz, ja mam jak Tigera? Chyba tak. To nigdy nie miałem... A nie, to jest jak Panther, to jest różnica. Między jak Tiger, a jak Panther. O kurwa, masakra. Jest jedynka. ISA jedynki nie przebiłem. Coś, kurwa, mega śmieszne. No to jest śmieszne, jak już ISA jedynki się nie przebija. Jeszcze dostałem z prawej strony. Low... O, fuck. Kto mnie wykurwił? Jak Panther mi wykurwił? A, ja tego jak Panthera piątki nie mam. Słyszycie to? To jest głupie. Po co takie dźwięki dają, to ja nie wiem. Nie, faktycznie tego jak Panthera co prawda nie mam. Ale wiecie co? Skoro jestem taki chujowy, to zobaczymy. Bo wiecie, trafiłem dwa razy typa. Dwa? Może raz? Dobra,
Trafiłem typa. I, no i w sumie nie przebiłem go, nie? Ale zobacz, tym to przebiję na pewno. Tym mam przebicie przy 500 metrach i 60 stopniach mam 136 mm przebicie. Nie ma chuja we wsi, jeżeli się nie odbije, że mi skurczybyków nie przebił. Naprawdę. Mam nadzieję, że dacie jakieś łapy w górę i dacie znać jakieś komentarze w ogóle, czy odcinki wam się podobają. Czy macie ochotę oglądać Overwatch, bo ja mam ochotę w niego grać. Mam nadzieję, że będziecie mieli ochotę grać w oglądać Overwatcha. O, no. No, o, ale mu wyjebałem w kanona. To jest hamuwa, to jest totalna hamuwa. Wyjebałem mu w kanona i nic mu nie przebiłem. Chociaż, kurde, mam przebicie takie straszne. Te pociski są po prostu miażdżące. Miażdżącycki, powiem wam. I nie zabiłem typa, nie? Już wielokrotnie miałem tak, że strzelałem... Nie, że strzelał do mnie typ. Strzelał mi w lufę i przebijał mi całkowicie lufę. No tak, zabili typa. Ale dobra, możesz się tutaj jakoś ogarnąć, gdzie ja jestem. Patrzę się na mapę, żeby wiecie, gdzie ja jestem. A wiecie, na tej mapie białej mało widać. Oho. Tego nie widzę za bardzo. To widzę tygrys jakiś nasz. Kurde, się trochę boję. Nie chcę, żeby to było... Wiecie, szybka przegrana, więc staram się patrzeć lewo, prawo. Co i to mnie strzela? Nie, ale ten tygrys padł. I to dosyć szybko. Jak panter. Jego niby nie widać, ale myślę, że on jest tutaj. Kurwa, jakim cudem on to odbił. Ja nie rozumiem tego. Nie rozumiem tej gry. Dlatego ta gra jest dosyć mocno wkurwiająca. Od czasu do czasu, ponieważ... No wiecie, to w ogóle nie powinno być odbicia tutaj. Nie powinno, on powinien... O kurwa. Jeszcze powiedz, że jeszcze rakietami wyjedziesz. Nie, na szczęście. Na szczęście nie wyjebał rakietami, ale troszkę mnie ostrzelał. Ale to tylko dla mojego dobra. Wiecie. Jak to się mówi, co cię nie zabija, to cię wzmocni, nie? Jest, jest. Patrz jaki kąt. To był nieprawdopodobny kąt do przebicia. O kurwa. Dostałem w lufę. Fuck. Panie Boże, powiedz tylko, że mam się naprawiać. Mogę się naprawiać? Tak. Dostałem w lufę 19 sekund czekania. No nie, nie wierzę. Nie wierzę. Chciałbym teraz siódemkę nacisnąć, ale jestem w takim miejscu, że nie wiem, czy ktoś mi nie wyku... O kurde. Za mną po prawej są typy. Dobra, wiecie co, odwrócę dupsko. Moje grube dupsko. I wezmę sobie... Zobaczę na tych typów. No, ruszaj się. To jest najgorsze... Czemu on prawą gąsienicą nie kręci do tyłu? Jakby kręcił do tyłu prawą gąsienicą, to lewa gąsienica byłaby spoko. Dobra, tego zajebałem. Jeszcze był na jakimś cholernym podniesieniu. Wyrąbałem tam wszystko, zmieliłem mu jakby, wiecie, jakby wziąć ludzi i wrzucić do maszynki do mielenia mięsa, to tak to wyglądało mniej więcej w środku. Właśnie kiedyś słyszałem, że jakiś typ wpadł do takiej maszynki do mielenia mięsa i jeszcze wydawało im się, że go uratują, nie? Jezus Maria, to coś strasznego, to jest straszna śmierć. Mi się wydaje, zaraz, tu samolocik do mnie strzela. Oczywiście gówno mi może zrobić, tutaj niebiescy nasi przyjmują. Ale tu po prawej widzę, że jest jakiś typ. Ja się strasznie boję tutaj jeździć bokiem w szczególności, ponieważ tu zaraz mi ktoś może wyjechać. A tu jest typ... Dlaczego tam jest A? Nie przypominam sobie, żeby tam było A. Nie wiem, może tam było A. Tak czy owak, tu przede mną... gadam kurde po polsku? Nie ma to jak parę piwek, nie? Tu przede mną jest jakiś typ po lewej stronie. Mam nadzieję, że on w ogóle nie kampi na mnie, ale tu przede mną po prawej i tu przede mną po lewej. Dobra, jest typ. Jest typ. O, what? Nie, kurwa, to było niemożliwe, nie? Skontowałem dobrze, ale nie, to było totalne chamstwo. To w ogóle nie powinno się odbić od niego. Z przodu ISU 152. Czyli takie same jak ja, leci. On ma, on się patrzy na mnie. Patrzy się na mnie. Ale dostał. O, no i go zabił. Dlaczego ja nie dostałem żadnego tego? Nie wiem. Nie dostałem, wiecie.
Helpa, czy jak to się nazywa? Chuj wi. Tutaj widzę KW85 jakiś jedzie, czy jak on się nazywa? Dlaczego on mnie zramował? On jest pierdolnięty gościu, kurwa. Wydaje ci się, że ty mnie przesuniesz, czy ty jesteś pierdolnięty? To jest chyba jakiś ruski. Ale dobra. Jadę na A. Nie widzę po lewej i po prawej, żeby cokolwiek mnie tutaj jebało. Ale jadę na... Arta. Jeszcze samolot. Mam nadzieję, że nie ma... Tak, dobra. Czyli rozpierdolił się. Ludzie są czasami pojebani. Po chuj on się rozpierdala tym samolotem, jakby więcej pieniędzy dostał z tego, że przeżyje, niż jak z tego, że do mnie po prostu strzela i chuja mi robi. Oprócz tego jeszcze daje mi, kurde, kasę i wiecie, no... Expa, nie? Widzę Arta tutaj, bo... O, jeden czołg jest z tyłu. A to dziwne. Ale tutaj dwóch z prawej. Więc myślę, że pojedziemy sobie na prawo. Arta znowu na mnie. O, znowu samolot do mnie strzela. Tak, tak, zabijesz mnie. Na 100% mnie zabijesz. Leć we mnie, chłopie! Boże święty. Ja nie wiem, im się wydaje, że ja nie jestem kuloodporny? Przecież ja mam... Nie wiem, ile mam dokładnie, ale ponad 100 mm na pewno pancerza, przecież w tym SU-152, więc ja nie wiem, o co im chodzi, nie? Oni są jakieś głupi totalnie, jacyś głupi. Dobra, tu mam jakiś czołg. Ja mam tank destroyer, który powinien destroyo... No i dziękuję, IS. Jedynka mnie przebił na hita, strzelając... Tak, strzelając w jarzmo działa. I przebił całkowicie. No i dlatego czasami ta gra jest bardzo, bardzo denerwująca, ponieważ on nie powinien mnie przebić. No nie powinien mnie przebić. Zaraz, poczekajmy. Ile ja mam tutaj armor? 139. Czyli to jest takie same, tylko tutaj mam więcej hal armora. Czyli ten KW-85 będzie lepszy. No i widzicie, tak się właśnie traci czołgi. Czyli tak, mamy tylko A, nie mamy B, ale myślę, że nasi B zaraz wezmą. I musimy jeszcze przejąć C, które jest nieprawdopodobne do przejęcia. Prawdopodobnie tam jest w pizdu ludzi, którzy nie wiadomo chuj wie gdzie kampią tutaj. Ale dobra. Ja wezmę sobie samolocik. Może zryję jakoś ten... Ryję tutaj. O, jeszcze ruski. O, nie lubię tego samolotu. Wiecie czemu? Bo on strasznie ma mało amunicji. Ten próbuje mnie tutaj zajebać, Niemiec. Dobra, zabity. Wezmę się tutaj lekko, tyk. Na dół i teraz do góry i będę go jebał do dołu. Tak, człowiek zaliczony jest za mnie, dla mnie, dla zabicia. Nie jestem w stanie go zabić, z tego co widzę. Musiałbym zabić, wiecie, pilota. O, no i teraz nie mam amunicji, nie mam co robić. I 25 sekund czekania, no to wiecie, to 25 sekund nie ma możliwości, żebym ja sobie latał, ponieważ mam jeszcze 9 sekund do tego, do końca. Ja go nie zabiłem, zryłem go troszeczkę, ale co tam. Ważne, że dodało mi 300 srebrnych lwów. I jeszcze chyba troszkę expa tam się dostaje, nie pamiętam dokładnie ile. Ale na 100%. I z tego co widzę... Ktoś leci... A, to ten samolot, co ja go przedtem nie zabiłem. Ktoś przede mną tutaj był, ale chyba gościu go zabił. Postaram się pojechać na C, zobaczymy czy będzie dobrze. Postaram się pojechać na C. O! Coś tam widziałem. Czy to był samolot? Nie wiem, bo mignął mi tak. Wiecie, jak człowiek troszkę jest pijany, to ma ogólnie problemy z prowadzeniem, a jeszcze strzelaniem. Więc de facto, wiecie co jest najdziwniejsze? Że kraje, które de facto nie piją tyle co my, albo nie wiem, nie są tak uodpornione na alkohol co my, mają większą dawkę alkoholu, po której mogą jeździć. Przykładowo Ameryka ma chyba 0,6 promila, a my mamy 0,20 chyba. Tak? Czy 0,25? Już nie pamiętam dokładnie. Więc... Co za idiotyczne... Ja nie rozumiem, z czego to jest logika. Skoro oni mogą po 0,6 jeździć jeszcze,
Znaczy po 0, przed 0,6, tak? Czyli 0,59 mogą jeszcze jeździć, ale my już kurwa nie możemy jeździć. Mam nadzieję, że ja się przycisnę przez to, kurde, bo jestem gruby jak skurczy byk. Chyba się nie przycisnę, wiecie? Więc to jest trochę dziwne, jeżeli chodzi o te promile głupie. Ja nie rozumiem trochę tej Polski. O. No i przegraliśmy, kurwa. Jeszcze wyjebałem typowi, ale nawet nie było tego widać. Miki, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Troszkę taki dłuższy i bez bienia. Mam nadzieję, że wrzucicie łapy w górę. Jeżeli nie jesteście subskrybentami, to jebnijcie suba, co tam? Co wam zależy? I tak nie będziecie oglądać, nie? I do zobaczenia następnym razem.